Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w sobotni poranek. Połączyłam się z wami, moje kochane dzieciaczki robaczki, żeby wam pokazać, że łyska odbudowuje swoje gniazdo. Przedtem było tutaj i teraz robi... A może i przy tym było? Nie wiem, no nieważne. W każdym razie gniazdo zniknęło. Chyba wam mówiłam o tym. Woda się w stawie podniosła. I teraz to gniazdo z powrotem tutaj buduje. A w ogóle tam daleko przed nami widać ludzi. I zbierają śmieci, które się pokazały wszędzie przy brzegu po wycięciu tych wszystkich zielonych roślin. Tutaj zostały tylko jakieś takie deski, po których właśnie łyski sobie chodzą. I opona, w której też jakieś trzciny wyrastają już, także to pewnie wszystko zarośnie ładnie niebawem, bo już widzę, wszędzie trzciny wychodzą. I fajnie, bo tak właśnie sobie chodziłam i myślałam, że tak, zieleń powycinana, a śmieci przy brzegu, przy stawie zostały jakieś dziwne, takie wiecie, i tu i beczki widziałam, no najróżniejsze jakieś butelki plastikowe i tam chodzą i zbierają, także od razu przyjemniej się zrobiło. No bo te śmieci były straszne, także ptaki gniazda budują, po drugiej stronie też tam widziałam trzy gniazda łysek, nie wiem gdzie kaczki się teraz chowają i gęsi, prawdopodobnie tam w tej strefie zielonej przy wyspie, zobaczymy. Fajnie, że sprzątają. Ja dzisiaj idę do pracy, dzisiaj, jutro mam tylko poniedziałek wolny i ja dzisiaj już raczej nie zdążę nic nagrać, zobaczymy. W ogóle jest dziwna pogoda, bo jest ciepło, fajnie, nie ma wiatru, ale znowu słonka nie ma, znowu ta chmurzana kołdra. No dobra, ogólnie to cieszę się, już nie będę marudziła na tę pogodę, na brak słonka teraz, bo cieszę się, mam wolne święta i ma być przed nami... Szykują się ładne, słoneczne dni i jest nadzieja, że będzie też ładnie w święta. Zobaczymy, także trzymajmy kciuki, żeby się fajnie wypogodziło. Tymczasem przed nami Doris. Cześć, kochana. Ja znowu bez ziarna. O rany, wiecie co, jestem tak zakręcona, zawsze zapomnę. A teraz mam taki szybki spacer z Barkiem. Po prostu w ogóle nawet nie pomyślałam, żeby coś wziąć, bo mam lekkie opóźnienie dzisiaj i tylko wiecie, tak szybciutko obiegnę staw, wracam do domu i lecę do pracy. No całe worki tutaj mają tych śmieci, troszkę jeszcze przybliżymy, no i już wyłączam telefon, więcej nie będę nagrywała, no bo wiecie o co chodzi. Dobra, kochani ludzie, to tak tylko się odezwałam sobotnio. No, to na razie, moje dzieciaczki, robaczki. Powiem wam tylko, że mam posianą rzeżuchę, poprzesadzałam wczoraj kwiatki w domu. Tak wiecie, pomalutku, powolutku coś tam sobie robię, działam. Dotarliśmy z Barkiem do drugiej strony. Zobaczcie, ile śmieci wyłowionych ze stawu. Tam cały czas zbierają po drugiej stronie. Widać ludzi chyba, myślę. O. Sporo tego. Jakieś dziwne części. No dobra, opony. Ja nie rozumiem, skąd opony w stawie. Tam mają tych śmieci oczywiście więcej. Wszystko na taczkach przewożą. Także fajnie, bo... Od razu to inaczej wygląda. Tutaj też było pełno śmieci, wszystko wyzbierane. No i dobrze. Przyjemniej od razu. W ogóle jest akcja cały czas na osiedlu. Widzę ludzi, którzy sprzątają. I tak fajnie, czyściutko, wiosennie się robi, bo zielono. Ptaszynki śpiewają. No, wiadomo, że jak jest czysto, to
inaczej świat wygląda. Dzień dobry moi kochani ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w niedzielę wieczorem. Właśnie wróciłam z pracy i wiecie co? Ja Jana zamorduję, miał odpoczywać, bo dzisiaj ma wolne i oczywiście przyszłam do domu i co widzę? Że jest skoszona trawa w ogródeczku, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak się elegancko zrobiło, jak czyściutko, od razu inaczej. Ona teraz pięknie ruszy, ona już ruszyła, ale wiecie, za chwilkę to ona się zacznie taka robić gęstsza, coraz bujniejsza. Kwiatuszki nasze wyglądają tak, kochaniu, nie? Dawno wam nie pokazywałam, prawda? Oj, kochani, pracowity weekend był, chociaż dzisiaj nie jestem tak umordowana, bo jakoś tak było mniej ludzi, znaczy byli cały czas, ale taki był spokój, jakoś tak było, wiecie, nie tak jak wczoraj. Wczoraj to mieliśmy takie busy, tylu było klientów, wiecie co, aż normalnie już czekałam, kiedy się skończą te moje godziny pracy, bo naprawdę było bardzo, bardzo dużo ludzi. No ale wiecie, no taki dzień był po prostu. Wczoraj był 1 kwietnia, ludzie mieli wypłaty, była fajna pogoda, dużo ludzi było na jedzonku, jakiś tam mecz był, a dużo ludzi po prostu sobie przyszło na piwko. No i tak nasze Pitulowo w tej chwili się prezentuje, już się trochę ciemno robi. No ale kwiatuszko, kwiatuszki widać. Był Barek przed chwilą, nie wiem gdzie on tam poszedł. I on sobie teraz usiadł, coś tam ogląda, odpoczywa. Ja za chwilkę idę do niego, też sobie odpocząć. Oczywiście jeszcze muszę z Baryłkiem gonić. No ale takie to obowiązki przy psie. Jan był rano z Barkiem, mówi idź, usiądź sobie, odpocznij, bo ty, znaczy inaczej, mówi ja pójdę z Barkiem, a ty sobie spokojnie szykuj się do pracy, zrób co masz zrobić. Także potem jeszcze byłam z Barkiem przed pracą. No i teraz jeszcze raz z nim wyjdę. Ale jak Żagwin się rozrósł, zobaczcie, dopiero drugi sezon w ogródeczku, a rośnie jak szalony. A tu już rosną te następne kwiatuszki, które potem będą bardzo długo pięknie kwitnąć. Kiepsko w tym roku sasaneczka kwitnie, nie? No ale jeszcze tutaj jest Żagwin, zobaczcie. Też się pięknie przyjął i się rozrasta. I na pewno go jeszcze rozsadzę, bo jest po prostu cudny. Rozmaryn, to już wam pokazywałam. A tu nasza księżniczka szelkretowa. Kwiatuszki nasze kochane. Tak nietypowo się z wami witam, ale wiecie co, no mówię, tak od razu przejrzało, jak ta trawka jest pokoszona. Jan to zawsze tak porządnie kosi, bo on, wiecie, i pod stołem i przesuwa wszystko i doniczki przestawia. Ja to nie mam siły tak wszystkiego zrobić. Ta kosiarka ciężka. Cześć bakuleńka, cześć nasza kochana. Co ty robisz? No, Boczek jeszcze śpi, byłam się z nim przed chwilą przywitać, ale Boczunio jeszcze w innej bajce. Te krokusy, co ja gadam, hiacenty, to tak pachną, wiecie co? Coś pięknego. A jeszcze jak wracałam z pracy, to weszłam do sklepu i mieli takie ładne, gęste, proste bazie, ale jak zobaczyłam cenę, to nie brałam. Jutro może podskoczę, zrobię taki wypad, jutro mam wolne w poniedziałek, może się gdzieś wybiorę w poszukiwaniu jeszcze jakichś kwiatków, jakieś bratki bym już mogła kupić. Nie mamy, znaczy no mamy tylko dwie doniczki wrateczków. Cześć nasze słoneczko. O, jaka joga, budzisz się? Budzisz się, kochany mój? Jak ty pięknie trawkę pokosiłeś. No narobiłem się dzisiaj, mówię ci. I po niebie latały te wszystkie jakieś mędy. Wiesz co, to ich nie lubię, co zawsze przeganiam. I musiałem warczeć i szczekać. No i Jasiek mi pomagał, ale daliśmy radę. Gramy, budzisz się, budzisz. Obiecuję sobie, że jutro od rana złożę filmik, albo może jeszcze dzisiaj, bo mam jeszcze jeden filmik nagrany. O, co ja robię, w kwiatki prosto.
bo chciałam, żebyście na poniedziałek mieli filmik. Nie wyrobiłam się z filmikiem na dzisiaj, żeby zmontować, niestety. Pisaliście mi niektórzy, że smutno, że w niedzielę nie ma filmiku, no ale niestety. Wiecie co, tak patrzę, że mi się lubczyk rozsiał. Tutaj z róży wyłazi, nie było tutaj w róży lubczyka, ale numer. No to fajnie. Piękny jesteś. On zawsze wiosną to taki piękny, zdrowy wychodzi. Siła go. Zawsze sobie tnę, obsuszam, bo on potem marnieje. Cały sezon mamy, ale właśnie na wiosnę to te liście są najpiękniejsze. No i jestem zauroczona kolorkami tych hiacyntów. Są naprawdę piękne. No zapach... Po prostu... Gdzie się nie podejdzie, to coś pachnie. A te różowe to są tak ciężkie. Już wam pokazywałam ostatnio. One jak się przechylają. O, i kamelia, która jest zjawiskowa w tym roku. Tych kwiatuszków tyle, nawet ciężko to wszystko pokazać. Takich dużo. No. Najbardziej żółto to tutaj w tej części. Ale wszędzie coś gdzieś kwitnie, widać tych kwiatuszków jest naprawdę sporo. No, no z hiacyntami to żeśmy poszaleli, co? Cudowne są. Doczekaliśmy się wiosny w Pitulowie, ale wiem, że u was pogoda kiepska. Dziewczyny moje z Polski, z Łodzi przysyłały mi zdjęcia. Śnieg sypie, zimno, obrzydliwie, po prostu coś okropnego. A u nas tymczasem taka cudna wiosenka. W ogóle widzę, że już sosenka rusza, już zaczyna przyrosty produkować. Sosenka, świerk nasz. A przed chwilą mi tu boczek gdzieś mignął. Ojejkuś, boczek! Boczek, bo się zmęczysz. Co ty, Barek, wyprawiasz tam? Barek jakiś dół sobie kopie. Boczuniu, cześć kochany. Wyspał się kotek? Wyspałeś się, nasz grubasku? O, przepraszam, ty jesteś dobrze zbudowany. No dobra, kochani, to tak się prezentuje nasze wiosenne Pitulowo, które już widzieliście. Będziemy nagrywać z Pitulowa. Teraz już wiecie, pogoda nam będzie sprzyjała. Wiosenka na całego, także fajnie. Nie jestem dzisiaj tak jakoś bardzo zmęczona i tak się zastanawiam, czy nie wstawię jeszcze dzisiaj rosołu, bo już nam się skończył, bo wiecie, jak mam wolny weekend, to zawsze gotuję w niedzielę rano albo w sobotę rano, a teraz pracowałam cały weekend, no to nic nie ugotowałam. Kwiatków nie widać, nie? Kwiatuszków naszych? Może tak będę mówiła do was? Nie. Co chciałam powiedzieć, moi ludzie? Mamy już zakupy zrobione na święta. Nie będziemy szaleć. Ma być ładna pogoda, więc może się gdzieś wybierzemy, zobaczymy. Ja mam wolne święta. Super, mam niedzielę, poniedziałek wolne. W sobotę niestety pracuję. Ale myślałam, że będę miała weekend pracujący całe święta. A tutaj wolne dwa dni. Ma być ładna pogoda, więc zobaczymy, co z tych naszych planów wyjdzie. Więc z jedzeniem nie szalejemy. Oczywiście porobimy jajka, pomaluję jajka, upiekę babkę taką z mąki migdałowej. Nie będę żadnego sernika robiła, nic nie szalejemy, po prostu jedno ciasto nam wystarczy, zrobię żurek, chcemy upiec sobie indyka, znaczy nie całego oczywiście, tylko skrzydła z indyka, takie duże mamy, fajne, Jan jakiś czas temu piekł i takie dobre mu wyszły, więc też sobie upieczemy. I mamy jeszcze kupione piersi z kurczaka i ja chcę zrobić, wiecie co, kiedyś dawno temu jadłam kapitalny pasztet, właściwie taką pieczeń, nie pasztet, z piersi kurczaka i zobaczę, ja to spróbuję zrobić. Przepyszne to było, to mi tak smakowało, tak mniej więcej pamiętam, jak to było zrobione i chcę to też zrobić, bo wiecie co, chciałam robić pasztet, nawet mam wątróbkę na pasztet kupioną, zamrożoną, ale ja zwyczajnie nie mam czasu, bo jak ja będę cały tydzień teraz pracowała, to ja po prostu nie ogarnę, nie patrzę, jak wyglądam, wiecie, po całym dniu pracy, prosto z pracy przyszłam i nagrywam.
Ja po prostu nie zdążę tego wszystkiego przygotować. Także skromne święta, zobaczymy, co tam jeszcze. Może coś tam Jan jeszcze wymyśli. Aha, jak przełączyłam kamerkę, to Bakunia uciekła, bo Bakunia tutaj przy barku stała. A co ten Boczysław tam wyprawia? Myszek szuka, bo myszki już się pojawiły. Także, kochani ludzie, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Plany jakieś tam mamy. Wiecie, na 2 dni jedzenia. Jan już od piątku jest w domu, potem idzie chyba we wtorek do pracy, czy w środę, nie wiem. Także to króciutko. My jesteśmy we dwójkę, więc nie ma co szaleć, nie ma co szykować, nie wiadomo ile. Fajnie, że ogródek ogarnięty. Ja trochę dzisiaj jeszcze przed pracą kuchnię ogarniałam. Tak wiecie, żeby było trochę przyjemniej. Może sobie jeszcze auto posprzątam. No, a jedzenia dużo nie robimy, bo nam to wystarczy, co będziemy mieli. U nas zawsze święta są skromne. Wiecie, inaczej było, jak była rodzina cała, jak było nas więcej, to się tego jedzenia szykowało. A teraz dla nas to no, nie robimy dużo. Dobra, kochani ludzie, to ja kończę. Gadam już 11 minut. Miałam potrzebę włączyć kamerkę i pogadać, odezwać się do Was. No. To następne łączenie w poniedziałek, bo ja już teraz idę się chilloutować, idę z Markiem na spacerek i zobaczę, może wstawię rosół jeszcze. Jeszcze trochę czasu jest, także... A tymczasem, zobaczcie, tak wygląda zachodzące słoneczko, koniec dnia, znaczy już jest po zachodzie słońca. No. Piękna pogoda dzisiaj była. Żal mi was, że macie taką zimnicę i brzydko tak, ale to są naprawdę ostatnie podrygi. Za chwilę się zrobi ciepło. No dobra, kochani ludzie, to do następnego łączenia w poniedziałek. Trzymajcie się, kochane dzieciaczki i robaczki. Dla mnie to cała noc, a dla was za chwilkę. Kochani, miałam się już nie łączyć. Ale wiecie co, tak fajnie ptaki śpiewają. Idziemy z baryłeczką na wieczorny spacerek. Jest 15 po 8 i dopiero teraz się robi ciemno. No i wstawiłam rosołek. I dopiero teraz idę. Troszkę jeszcze w ogródeczku pourzędowaliśmy. Ale mówię, połączę się z wami, bo tak te ptaki cudnie śpiewają. Że po prostu aż się chce słuchać. Piękny widoczek. No, za chwilkę będzie ciemno, ale jeszcze sobie zdążę z Barkiem obejść staw. Zobaczcie, jak jest fajnie. A już rano, jak ptaki się drą. Drą, no wiecie o co chodzi. Gody się zaczęły. W ogóle na stawie już widać, wiecie, jak ptaki dzieci robią. Także tylko patrzeć, jak zaczną wysiadywać na gniazdach. Już tak, wiecie, wiosenka pełną parą. Bardzo lubię ten okres. Dzieje się w naturze. Cały czas się czegoś wyczekuje, coś się zmienia. Tam obok na pomoście też ktoś stoi i właśnie się relaksuje. Ktoś na rowerze sobie przyjechał, dlatego my na tym pomoście. Ale fajowo. Jan sobie teraz je kolację, odpoczywa. Jan wie, dobra, to ja lecę z Barkiem. Rosołek wstawiony, także na jutro będzie co podjadać, bo już dzisiaj to nie będziemy jedli. Wiadomo, że nim się ugotuje, no to potrwa. Ale teraz wrócę do domu, nakarmię zwierzaki i będziemy sobie jakiś film oglądać. No taka kiepska niedziela, bo ja byłam w pracy, ale wczoraj Jan przyjechał do pubu i przesiedział dosyć długo, zjadł sobie lasagne, bardzo mu smakowała, pogadał sobie z ludźmi. No wiecie, tak na wesoło było. Wczoraj było bardzo dużo ludzi, działo się. A wiecie, Jana już tam wszyscy znają, on tak lubi przyjeżdżać. Dzisiaj też miał przyjechać, ale jakoś tak mu nie wyszło. Najpierw mu się przysnęło, znaczy najpierw był w sklepie, potem mu się przysnęło, potem w ogródku szalał, kosił trawę i na koniec stwierdził, zadzwonił do mnie, że już mu się nie chce przyjeżdżać.
Oho, gęsi gadają. No i teraz sobie właśnie siedzi, odpoczywa, je kolacyjkę. To ja mówię, szybko z Barkiem staw obskoczę i nakarmię zwierzaki i będziemy sobie jeszcze chillować. No i cieszymy się na przyszły weekend, który mam nadzieję, że będzie ładny. W ogóle księżyc już jest na niebie. Nie wiem, kiedy jest pełnia, ale myślę, że lada dzień, bo już się taki piękny księżyc robi. No i przez to ma być piękna pogoda, także spodziewajcie się słonka w najbliższych nagraniach. Nie wiem, czy na tym vlogu, czy jutro będzie słonko, czy dopiero we wtorek, zobaczymy. Ale słoneczko się zbliża. Dobra, to ja lecę dalej, bo gadam, a tu się ściemnia. Jeszcze wam tylko pokażę, jak wygląda księżyc. Wiecie co, no ja wiem, że kamerka tego nie oddaje, ale ja myślę, że to będzie jutro albo pojutrze. Już jest taki prawie. Szkoda, że to nie wyszło tak, że na święta będzie pełnia, bo wtedy właśnie byłoby ładnie. Ale i tak wygląda na to, że pogoda na święta będzie całkiem ładna. Co prawda w tygodniu ma być najładniej i najcieplej, a w święta ma być ciepło, ale może być tak, że nie będzie słonka niestety. Ale wiecie, ważne, żeby nadawało się do przebywania na powietrzu. Poczekajcie, bo ktoś jedzie. No to właśnie jedzie ktoś na rowerze, kto stał na tym drugim pomoście. No, światełka w ogródkach już się zapalają, ale fajnie, i te ptaszki tak śpiewają. Ale was wyciągnęłam, co? Zawsze od rana chodzę i gadam, albo w ciągu dnia, a dzisiaj wieczorową porą. Ciekawe, czy w ogóle coś widzicie. Ptaszyny śpiewają. Cześć, ptaszynki. A tu moja ptaszynka. Chodź ty. Ale fajnie, mamuśka, wreszcie nie jest mokro. Można trochę poświrować. No, Barek już ma oczywiście patyczek. Tak, przestało padać, jest sucho, bo wiecie, jak jest tak mokro, jak pada, to zawsze jak przychodzimy, to ja muszę Barka wycierać całego, bo ma brudne łapki, brudny brzuszek. I zawsze przed domem go wycieram bardzo dokładnie i mówię tak, jak skończę go wycierać, to zawsze mówię, Barek, otrzep się. I Barek się otrzepuje i dopiero wchodzi do domu. To jest pełna kultura, nie myślcie sobie. O, zobaczcie, jak się lampeczki fajnie już te solarne rozświetlają w ogródeczkach. U nas też już się świecą. Nie wiem. Ojejkuś, jak tam magnolia kwitnie. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Pewnie kiepsko. No. To jest tak, jak się nagrywa po nocy. W każdym razie jutro mam ambitny plan, że wyruszę na poszukiwanie bratków, bo potem następny weekend to są święta. Potem to nie wiem, czy jeszcze jakieś bratki gdzieś będą. Bo to już dawno były, przecież ja już kiedy te moje dwie doniczki brateczków kupiłam, tych drobniutkich. No bo myślałam, kupiłam tylko dwie, bo mówię, a jeszcze będzie czas, ale ten czas to tak leci, że za chwilę to będzie jesień. Także nie chciałabym, żeby pitulowo bez brateczków zostało. Chociaż kilka bym chciała tych rozsadek, ale właśnie nie mam pomysłu, gdzie jechać. Może do Aldika zajrzę. Bo wiecie, w ogrodniczym sklepie to są straszne ceny tutaj u nas. Zobaczymy. Ale nie, to już mi nie zdążycie dać znać, bo filmik to będzie już pewnie po mojej wyprawie. Ale może gdzieś tam chociaż kilka rozsadek, chociaż tak z 10 brateczków bym chciała, żeby tak troszkę tych kwiatuszków było. No. Słyszycie ptaki? Niebo bez jednej chmurki. Tak, mi szkoda tych moich dziewczyn z Polski. Znaczy i was tak samo, bo przysłały mi zdjęcia. Śnieg w ogródku. Kurczę. Taka nieprzyjemna, paskudna pogoda. Taka chlapa, wiecie. Szaro, buro, ponuro, zimno, wilgotno.
Obrzydlistwo, jak ja to mówię, oblechowo. I witam się z wami w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry, moje kochane pitulaczki. Dzień dobry, moje kwiatuszki. Dzień dobry, moje słoneczko. Cześć, pitulaki, cześć. Witam was wiosenką piękną. Ale pięknie dzisiaj. A joga? Joga o poranku? Ojejku, jak fajowo. Jak fajowo. Kwiatuszki nasze kochane. Ojejku, jak ładnie. Cześć, słoneczko, dzień dobry. Cześć, kwiatuszki kochane nasze. Dawno wam ich nie pokazywałam, prawda? Ale pięknie. Dzień dobry, kwiatuszki. Od razu inaczej, jak to słoneczko wyszło. Cześć, rozmarynie. Witaj, kochany. Rośnij pięknie. A jeszcze wam nie pokazywałam, jak rzeżucha fajnie już rośnie, bo powysiewałam. Mam nadzieję, że do świąt się pięknie zazieleni, bo już ładnie kiełkuje. No pięknie, pięknie. Cześć, kwiatuszki. Borunia, jaki zadowolony. Koty zjadły śniadanko i już się pochowały, bo oczywiście od rana buszowały w ogródeczku. No jest po prostu cudowna wiosenka. Dobra, kochani, to już was nie będę zamęczała ogródeczkiem. Idę z baryłeczkiem na spacerek. Na razie. Co ci tam lata na niebie? Co? Co dziamoczesz? Właśnie dziamotał strasznie, ale go uspokoiłam. No, coś tam leci gdzieś. Nie wiem, na kogo on szczekał, co tam mu się nie podobało. Pojedliśmy, pospacerowaliśmy, kochani ludzie. I pogoda to się taka robi, coraz cieplej. Tak patrzę, że ta jodełka to chyba jednak będzie do usunięcia, bo się taka brązowa odsłonka zaczyna robić. Szkoda, bo tak fajnie tutaj nam to wygląda. Tak się zazieleniło w czasie zimy, wiecie, puściła strzeka zielone. No i niestety już teraz to nie będzie fajnie wyglądało. Zobaczcie, co się robi. Także niestety będę musiała usunąć, ale tam w tamtej części zobaczcie, jakie jeszcze zielone. Czyli tutaj po prostu słonko już wypaliło. No. Co, baryłko? Ole fajowo. To słoneczko takie fajne. Trzeba będzie niedługo fontankę uruchomić. Wymienimy wodę, ale i tak ptaszki się tu już kąpią i piją tę wodę, także mają fajnie. Już nasza trawka ruszyła śliczna, uwielbiam ją, oczywiście wszędzie glistnik. No i szalony lubczyk, ale przyjemnie. Trawka nam teraz odbije pięknie po koszeniu. No, nie mogę się nacieszyć, wiecie co, Jan też wczoraj jak w ogródku urzędował, to mówi, jest tak przyjemnie, że po prostu tylko siedzieć i się relaksować wśród kwiatuszków. Doczekaliśmy się, doczekaliśmy. A jeszcze wam pokażę, jak ślicznie tulipanek zakwitł. Jedyny marniutki, a ty czemu znowu leżysz? Wiecie, tutaj zwierzaki to cały czas urzędują. Ciągle przewracają, albo wiatr przewraca. Cześć, tulipanku. Śliczniutki jesteś. Ale fajowo, ale fajowo. Te promyki słonka tak ocieplają. Jan przestawił karmnik. Bo mało ptaszków, tylko właściwie gołębie. Czasem wróbelki przychodziły, ale wiecie co, one się boją tak do okna dochodzić, bo w oknie ciągle koty urzędują, więc karmnik wrócił na swoje miejsce.
No dobra, kochani ludzie, ja się zabieram za sprzątanie sypialni. Przysiadłam sobie na chwilkę, ale nie można spokojnie posiedzieć, bo ten pachołek cały czas mnie tutaj zaczepia. Mało, że spacer, to przecież trzeba jeszcze świrować, nie? A tu zobaczcie, jak rośnie rzeżucha. Trochę późno wysiałam, ale wiecie co, dzisiaj jest poniedziałek, myślę, że do weekendu to ona spokojnie wyrośnie. A tutaj mam wysiane pomidorki. Wiecie co się stało? Raz już wysiałam, bo wiecie, że ja mam taki patent, że wysiewam na kiełkownicę i potem to, co wykiełkuję, to przesadzam. To już mi się sprawdziło i robię teraz tak samo, ale powiem wam, że w połowie marca wysiałam tutaj do tej kiełkownicy pomidorki i w ogóle nie wzeszły. Nie wiem, co z tymi nasionkami było, coś nie tak. No i teraz mam nowe wysiane. Późno, bo późno, ale mam nadzieję, że one dogonią. Już zaczynają kiełkować, także myślę, że w tym, no nie no, po świętach pewno je będę przesadzała. Może nadgonią, zobaczymy. No niestety bardzo późno. No ale przez to, że nie wykiełkowały te pierwsze, no to no musiałam kupić nowe. To już nie są te, które ja miałam, takie wiecie, z roku na rok, tylko po prostu nowe kupione w sklepie, które bardzo szybko owocują. Zobaczymy. Zobaczymy, czy one nadgonią. Jak będzie ładna pogoda, to one powinny fajnie, wiecie, podrosnąć szybciutko. Ważne, żeby miały ciepło. Ja bardzo o nie dbam. Mówię do nich, wiecie, że to przyspiesza kiełkowanie. Do rzeżuchy też cały czas nadaje. I widzę, że rośnie jak na drożdżach. Rośnie w oczach. Także przysiadłam, bo wiecie co, jest tak fajnie. Taka chwilka jeszcze relaksu, nim się zabiorę za robotę, ale na pewno nie będę cały czas w domu urzędować, tylko będę przychodzić do ogródeczka, bo to trzeba się tym ciepełkiem, tymi pięknymi kwiatuszkami nacieszyć. Mało tutaj z tej strony mamy kwiatków. Wszystko tutaj, ale i tak jest pięknie, prawda, baryłeczko? Oj tam, i mnie to się zawsze podoba. Nie no, w sumie co ja gadam? Gdzie się nie spojrzę, to kwiatuszki. Ale słonko grzeje, wiecie co? No to dzisiaj, to ja nie wiem, ale to wychodzi na to, że w ciągu dnia, tak jak będzie już południe, czy tam 14, to chyba na krótki rękawek, bo to jest tak ciepło. Wow, no pięknie. A ty co? No co? A ja to normalnie. Daj, będziemy świrować. Moje kochane psisko, mój dziadunio. Dziadunio, ale jeszcze pełen energii. No dawaj piłeczkę, gramy? Dawaj, podaj. Ach, jak te jacynty pachną. Dobra, ludzie, dosyć piania nad pitulowem. Jeszcze takie ujęcie i kończymy przekaz. Póki co. Oczywiście, że się jeszcze odezwę. Zobaczcie, jak baryłka się wygrzewa na słonku. Miłki zadowolony przestał świrować. Ja wróciłam do domu. On tu został i leży. Chyba przysnął. Ale sympatycznie, ojejkuś, pieje, wiem, że pieje. Tam się jeszcze więcej żonkielków dzisiaj rozwinie. O, cześć, obudziłeś się? No tak fajnie na tym słoneczku, że mi się nie chce do domu wracać. Ja wiem, że super. A sąsiadka też sprząta w ogródku, jakąś muzykę włączyła, to ja się rozłączam, bo wiecie, przy muzyce to nie mogę nagrywać. Zobaczcie, kochani, nasze kwiatki słonka. Ależ ich tutaj ciepło się zrobiło. To wychodzą. My oczywiście nad stawem z baryłeczką kolejny raz. Chodź. I wiecie co? Przysiądziemy sobie tutaj na chwilkę. Bo jest tak fajowo, ludzie na ławeczkach siedzą, spacerują, wygrzewają się na słonku, gąski się wygrzewają na słonku, jest tak przyjemnie,
Robota w domu czeka, a Agulinka chodzi. I upaja się, chodź, chodź. Ole fajowo, co? No wreszcie jest, jest po co żyć. A tam Baruś zawsze jest po co żyć. No wiesz, o co mi chodziło. Można siedzieć na powietrzu i się nie marznie. No tak, tak. Fajnie, prawda? Chodź, Baryłko, przysiądziemy sobie tutaj troszeczkę. Ale sympatycznie. Ajajajajaj. Cześć, kaczuchy. Po drugiej stronie to już jest zupełnie zielono. Tam, gdzie drzewa. No, już teraz to wybuchła ta zieleń. Były deszcze, teraz ciepło. To z dnia na dzień się coraz bardziej wszystko, wiecie, w listki okrywa. Jak patrzę, gdzie są łabędzie, gdzieś tam muszą być z tamtej strony. Ciekawe, czy będzie gniazdo, czy nie będzie. Na tym drugim stawie też jeszcze nie widziałam. Ale jest przyjemnie. Wrócę do domu, to jeszcze muszę ciasto upiec Janowi, bo mu obiecałam ciasto dyniowe. Bo mam sporo tej dyni pomrożonej. Pamiętacie, jak kupiliśmy jesienią z Janem dynię? I tej dyni jeszcze jest sporo, także muszę ją zużywać, a Jan uwielbia ciasto dyniowe. To mu upiekę, będzie miał jeszcze na ten tydzień do pracy. A na święta to tylko zrobię taką babkę migdałową, chyba wam mówiłam. To znaczy nie migdałową, a z babki migdałowej, która smakuje zupełnie jak piaskowa babka, taka fajna, wielkanocna. I to będą już całe moje wypieki. O, na razie to chyba muszę uciekać, bo będę miała wypieki na buzi. Bo to tak grzeje, ale fajnie. Witaminka D się produkuje. Tu Baryłeczko kochany. Ale fajnie. No u was nie wiem jaka pogoda, czy to się już poprawi. Chyba też macie słoneczko. Ogólnie to jest pełnia, więc chyba wszędzie ładna pogoda, tylko nie wiem jaka temperatura. Ale wiecie co, nawet jak jest chłodno, to jak jest to słoneczko, to jest fajnie. Pies już pracuje. Zobaczcie, jak zielono, jak to wszystko pięknie się w słoneczku prezentuje. O, są łabądki. Nie wiem, czy je widzicie. No, zdecydowanie się tutaj z tej strony trzymają, także trzeba obserwować, czy one gdzieś sobie tutaj gniazda nie założą. Chodź, Baryłeczko, idziemy. Tak. Od razu inaczej, bez patyczka, to on się tak ciągnie i ciągnie, a jak jakiś patyczek sobie znajdzie, to od razu inna energia wstępuje. Ptaszynki śpiewają, no kurczę, powinnam, wiem, że powinnam do lasu dzisiaj pojechać, no ale wiecie, jedyny wolny dzień, ja naprawdę muszę coś w domu porobić. W ogródku, no to Jan ogarnął tę trawę. No ja bym nawet nie miała siły z kosiarką w tej chwili wojować, bo ta kosiarka strasznie ciężka. Ja poogarniałam sprawy nasienne, że się tak wyrażę. No i teraz robota w domu czeka. A wiecie jak to, w domu zawsze coś do zrobienia. No także pracowity dzień mnie czeka, ale na pewno sobie w ogródku na troszkę przysiądę, żeby odpocząć. Rosołek sobie zjem później. Pomalutku, powolutku wszystko. Pojadłeś? Barek zjadł właśnie rosołek. O, jaki zadowolony senior. Ja sobie przysiadłam, właśnie wypiłam herbatkę. Ciasto się piecze, moi drodzy. Wielką taką foremkę zrobiłam, wiecie co, z potrójnej porcji. I Jan to ciacho uwielbia. Zapach jest w całym domu wspaniały. No, pewnie tego ciasta zostanie i na święta, bo ja go nie będę jadła, bo to jest na mące normalnej, więc to jest ciacho dla Jana, więc pewnie część zamrożę. No i tym sposobem Jan będzie miał dwa ciasta na święta, bo jeszcze zrobię wam, mówiłam wam o tej babce, że będę ją robiła. Mam już zmielone piersi z kurczaka na pieczeń, takiego klopsika chcę zrobić,
Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Przypomniało mi się, że kiedyś lata temu jadłam u jednej pani na wsi, jak byliśmy na wakacjach, właśnie taką pieczeń, a la rzymska pieczeń, tylko że z piersi kurczaka. Słuchajcie, przepyszna, z natką pietruszki. To mi tak smakowało. I mam już to zmielone, zamrożone i w tygodniu przed świętami ja to wszystko doprawię, cicho bądź. Wrzucę do foremki i to będzie zamiast pasztetu na święta. Plus żurek, plus tam pewnie upieczemy jeszcze właśnie z indyka skrzydełka. Zobaczymy, co tam jeszcze się zrobi. Tak jak wam mówiłam, nie będzie żadnego cudowania. Żurek z białą kiełbaską, jajka i to wszystko. Mnie to bardziej interesuje, żeby była ładna pogoda, żebyśmy mogli wyjechać. Czy ja mogę chwilę do ludzi pogadać? Nie, nie możesz, bo ja się chcę bawić. Zobaczcie, gdzie się nie spojrzy, to kwiatuszki. A tutaj jest ten nasz, te skrzydła anioła, właśnie przesadziłam. Zobaczymy. A znaczy on na pewno odbije. Nie wiem, czy nawet za płytko go nie wsadziłam. A zobaczę, najwyżej przesadzę go jeszcze raz. No. No i tak, poczekam, aż się ciasto upiecze. Trochę jeszcze poogarniam w domu. To znaczy tak, najpierw jeszcze chwilę poodpoczywam tutaj, poupajam się. Powiem wam szczerze, że po prostu się opalam. Wystawiam buźkę na słonko, żeby troszeczkę... Jeszcze tak się, wiecie, nacieszyć. Nad stawem długo nie siedziałam, bo się bałam, że mnie przypiecze. Teraz tak chwilkę się wystawiłam na słonko. No i za chwilę idę dalej sprzątać. No i później się wybieram może właśnie po jakieś kwiatki. Myślę, że pojadę, bo potem w tygodniu nie będę miała kiedy, bo codziennie pracuję i po prostu już będą sklepy pozamykane, te, które mnie interesują, więc to jest jedyny dzień, kiedy ja się mogę wybrać. Ojejkuś, już wam nie będę mówiła kolejny raz, że jest pięknie. A tutaj mam wystawione moje pelargonie i kamyki też się naświetlają, no ale dobra. To wam chciałam pokazać. Powiem wam, że kiepsko. Mało co wzeszło. Nie wiem, czy to się opłaca z tych nasionek wysiewać, bo po prostu dosłownie kilka powschodziło. Czekajcie, tu jest... Znaczy tak, te to mają, te w środku, te to jeszcze mają czas, bo one najdłużej wschodzą, więc zobaczymy. Tak ogólnie to tak. Tu mi jednego koty złamały. No, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rozsadek. 7, 8, 9, 10, 11, 12. No to i tak nie tak źle, o ile wszystkie przetrwają. Tu są takie patyczki od palemek, bo na tym była folia i to jest moje rusztowanie. Baryłeczko. No, kochani moi ludzie. Te kwiatuszki... Dają tyle energii, wiecie co? Ja wiem, że w kółko wam to pokazuję i w kółko nad tym pieję, ale to jest taka radość. Tu się jeszcze następne rozwijają dzisiaj. O, będzie ich jeszcze więcej. No są takie duże, takie drobne, zobaczcie. Moja ręka, one są naprawdę wielkie. To nie są malutkie kwiatuszki, pewnie kamerka to tego tak nie oddaje. Ale są naprawdę balsamem na duszę. No. I tak się prezentuje pitulowo wiosenne. Ptaszyny śpiewają. Szeryf tam łobuzuje na krzaku. Barek świruje, kotki śpią. I jest po prostu wiosenka pełną parą. A rozmaryn... To ja chyba nie muszę nic więcej dodawać. Widzicie, jak wygląda. Jeszcze nigdy tak pięknie nie kwitł. Zawsze kwitł, ale w tym roku to jest po prostu... Wiecie co, ja go bardzo przycięłam jesienią. No i efekt jest, jaki jest. Tak, baryłeczko, ty to się spać nie wybierasz? Nie, teraz to ja świruję. Dobrze, kochany, ale zapach z kuchni idzie od tego ciacha, mówię wam. I zapach od kwiatów. I słoneczko nam tu przygrzewa. I jest tak fajnie. A ty oczywiście musisz grać, prawda? Oczywiście, że tak. Proszę.
tu, zobaczcie, już wam pokazywałam, ale ja myślę, że od rana to już jeszcze urosła bardziej. Pomidorki, proszę, kiełkujcie. Coś tam z nich będzie. Bądźmy dobrej myśli, że one odbiją. O, jak miłta wyłazi. Rano tu jej nie zauważyłam. No, kochana. Dobrze, dobrze będzie. Przepięknej urody jesteś, Jacyncie. Lubczyk rośnie w oczach. A rosołek taki dobry wyszedł. Dobry był rosołek. Wyborny. No to fajnie. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie, już oficjalnie z dalej bardzo słonecznej Angolii. Tak, na wyspach piękna pogoda, ale ja myślę, że u was też jest pięknie, bo chyba dzisiaj jest pełnia. Nawet nie miałam kiedy sprawdzić, ale sądząc po księżycu, jaki był wczoraj wieczorem, to ja myślę, że dzisiaj już jest pełnia i dlatego taka piękna pogoda. Jeszcze ma być jutro ładnie, czyli we wtorek, potem ma być, ma dwa dni padać, a potem znowu ma być jakoś tak w miarę słonko, tylko na święta nie wiem, czy będzie słonko, zobaczymy. W każdym razie na święta ma nie padać, więc to się okaże. Słuchajcie, wybrałam się jednak po te kwiatki, chcę zobaczyć, bo mówiłam wam, że nie będę miała potem kiedy w tygodniu. Ale to tylko tak jadę na rekonesans, jeżeli nic dzisiaj nie kupię, to po prostu no po świętach dopiero się wybiorę w jakiś wolny dzień, tylko że to dopiero będę mogła tydzień po świętach. Zobaczymy, po prostu popatrzę, co w trawie piszczy, co się dzieje, no bo wiecie, o te bratki mi chodzi, bo przecież w tej chwili jest pięknie, kolorowo, ale jak żonkilki przekwitną, tu nie będzie ani jednego kwiatuszka, nic nie będzie kompletnie. A wiecie, że zawsze miałam już o tej porze bratki kupione, ale ja mam wyjątkowe opóźnienie, zarówno z pomidorami. Dobra, nieważne. Na pewno kwiatki będą w Pitulowie. Mam na to siłę. W tamtym roku kompletnie nie miałam siły. Było tyle kwiatków, co ja tylko zdążyłam, wiecie, przed tragedią z tatą, przed odejściem taty posadzić. A w tym roku mi się bardzo, bardzo chce. Kochani moi, na pewno kwiatuszki będą. Co ja wam mam teraz pitolić? Coś tam dokupimy. Może nie będzie takiego szaleństwa, ale no nie może się obejść bez bratków. Dlatego jedziemy zobaczyć, co tam w trawie piszczy. W ogóle ja się zastanawiam, czy jeszcze będzie ogrodnicze centrum otwarte. Potem chcę z ogrodniczego centrum wejść do sklepu farmerskiego, bo tam też kwiatki często są i one są bardzo dobrej jakości. A na koniec sobie podjedziemy do Aldika, bo w Aldiku też są bardzo często kwiatki. W Lidlu nie, znaczy w Lidlu już jest po kwiatkach, bo były, i obawiam się, że w Aldiku też już jest może po kwiatkach. W Aldiku nie byłam wieki, bo w ogóle jakoś tak się składa, że nie chodzimy do Aldika, bo przeważnie do Lidla ze względu na to, że tam jest to kocie jedzenie, znaczy kocie jedzenie, indyk dla kotków, taki mielony, które kotki bardzo chętnie zjadają, a natomiast z Aldika nie za bardzo, nie zawsze są tego mielonego, nie zawsze to mielone chcą jeść, dlatego jeździmy już po prostu do Lidla, a poza tym Lidl jest obok polskiego sklepu, a Aldik jest oddalony, to znaczy mamy... Ja pitole, ja to jestem zdolna, jak zacznę tłumaczyć. Mamy taką samą odległość do Aldika jak do Lidla, tylko że wiecie, jeden sklep w jedną stronę, drugi sklep w drugą stronę, a Lidl jest po prostu obok polskiego sklepu. O to chodzi. Dlatego jeździmy zawsze w kierunku na Lidl, bo jest obok polski sklep. Dobra. I stacja benzynowa, zawsze od razu przy okazji zatankujemy. Poczekajcie, teraz mijamy Aldiego i widzę, że przed sklepem stoją jakieś kwiatki, kochani. Na pewno zajedziemy do Aldika i zobaczymy, co się dzieje. A tymczasem kierunek sklep ogrodniczy, tylko się zastanawiam. No,
która jest czynna, bo jak jest czynna do 17, to blada. Prawie to powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi. Bo jest za 10, piąta, więc ewentualnie mogę tylko wpaść i zachować się jako niekulturalny klient i po prostu, wiecie, przed samym zamknięciem, ale to tak nie wypada. Nie wiem, czy jest do 17.30, czy do 17, ale wiecie co, jak się wzięłam za robotę, to po prostu mi tak zeszło wszystko. W ogóle ciasto się wypiekło ekstra. No i zobaczymy. Farmerski sklep jest chyba do 17.30 otwarty. Ale wiecie co, ja mam tutaj tak bliziutko, już dojeżdżam. Widzieliście, ile jechaliśmy. Ja prosto spod domu wyjechałam i się od razu z wami połączyłam, także to jest 5 minut jazdy. Dobra, to ja się wyłączam, bo już dojeżdżam, muszę zaparkować i zobaczymy, jak coś będzie. Jak będzie otwarte, to na pewno coś tam wam nagram. O, leżą kilków na rondzie, ale nie mogę wam pokazać. Albo coś będzie widać? O, widać! Przyjrzyjcie się, bo będziemy ronda objeżdżać. No kiepsko widać, ale wiecie, no nie mogę trzymać kamerki w ręku. No, coś tam widzieliście. Dobra, to ja już wjeżdżam do farmerskiego sklepu i do centrum ogrodniczego. Do której jest otwarte? Czy ktoś widzi? Do 6! Jupi! Dobra, no to w takim razie widzimy się za chwilę w środku w sklepie. I jesteśmy. Ach, co my tu mamy? Jaki zapach! O ludzie! Wiecie co, ja jak znam życie, to pewnie nic nie kupię. Ale dla tego zapachu warto było przyjechać. No i popatrzymy sobie, co my tu mamy. O rany! Szukamy bratków, bo wiecie, jak ja się zacznę rozdrabniać po tym wszystkim, to będzie katastrofa. Ale zapach! O rany! No centrum, jak to centrum. Wszyscy wiedzą, jak takie miejsca wyglądają. Gdzie są bratki? Czy wy... O, tu są jakieś... Ale jak przebrane! Dobra, chodźcie, zobaczymy. Co to? Tylko tyle bratków? 1,99, 2 funty doniczka. Ole, drogie, o ja pitole. Tu są te drobniutkie. No są śliczne. Ojejku, jakie ładne. Ale jakich malutko. A, tu są takie całe koszyki, ale koszyka, no bo ja już miałam kiedyś, pamiętacie, na, czołówka z kotkami jest nagrana. 10 funtów, 9,99. Widzicie cenę? No nie. Tam jest jeszcze więcej bratków. Zobaczymy. Ależ te... O, tu jest zagłębie bratkowe. Dobra, bo nie wiem, gdzie iść. Po prostu się chcę zorientować w cenach. 5 funtów za taką doniczuszkę. Wiecie co? 8,99. Aha, bo to jest w jakiejś... No w terakocie, w zwykłej doniczce, jeszcze do tego spleśniałej. No, wiecie co? Chyba jakieś żarty. No są piękne. Takie, jakie lubię. One długo kwitną, ale ceny. Tu jakie tulipanki. Wiaderka całe. Ile to kosztuje? 19,99. No dobra, wiecie co, to ja już wiem, że tutaj nic nie kupimy. Bo po prostu ceny są jakieś takie w ogóle... Dla kogo te ceny, powiedzcie? Nie, no to jest jakieś szaleństwo. Dobra, tu jest kilka stołów z bratkami. Ja już się przestraszyłam, że więcej nie ma. 6-opak, 3 za 10. O, dobra, tu już jest jakaś cena. Czyli 3 takie tacki za 10 funtów. Ja wiem, że się łapiecie za głowy, bo to jest strasznie drogo. Bo jest drogo, ale to już jest lepsza cena. 100 króteczki, jakie cudne. Pomidorki są, jakie już duże. A te moje jeszcze nawet kiełkować nie zaczęły. Opóźnienie straszne, ale mówiłam wam, że po prostu pierwsza partia pomidorków mnie w ogóle nie wykiełkowała.
A jakie tu są ceny? No takie drobniutkie chciałam. Tam są takie, jakie mnie interesują. Dobra. No i ile one kosztują? Sześciopak, 3 za 10, czyli 3 tacki za 10 funtów. Ale jakieś takie małe te, kiedyś to były większe. Ile tych brateczków tu jest? 6. 6 rozsadek. Tutaj 2 za 12. Ach, bo tu są takie duże. I jakie one są duże? O, te to już się bardziej opłaca, bo tutaj to jest tych kwiatuszków. Dobra. No, to zaraz coś wybiorę. Wezmę takie dwie na razie. Wezmę dwie. Nie będę szalała, bo może będą w Aldiku jakieś. O, takie kolorowe, pomieszane. No, cudne są. Dobra, kochani ludzie, to jeszcze sobie pójdziemy zobaczyć fontanki. No, całe zagłębie, tak jak powiedziałam. Ale tak się przestraszyłam. Doniczki. Ale już nie będę tam biegała do tych doniczek, bo plan był taki, że kupujemy bratki, a nie doniczki. Więc może następnym razem się wybierzemy po jakąś doniczkę, bo ja sobie obiecałam, że co roku będę jakąś doniczkę do Pitulowa kupowała. Groszek, ja muszę wysiać groszek i słoneczniki. Pamiętajcie o tym. Wy już mi przypominałyście, dziewczyny, ale to jeszcze było za wcześnie, a teraz już jest czas, żeby te groszki i słoneczniki wysiać. Dobra, to ja idę sobie wybrać, ale teraz jak ja mam wybrać, jak tu jest tego tyle? No cudne są. O, to jakie ładne. Może takie dwie wezmę? Bo jak to porozsadzam, wiecie, one się rozrosną. Dobra, to ja teraz się wyłączam. Nie, jeszcze wam obiecałam fontanki pokazać. To idziemy zobaczyć fontanki, bo tak słyszę, że cudnie szumią. A zawsze jak tu jestem, to wam je pokazuję. Mnie się zawsze te podświetlane najbardziej podobają. Ajajajajajajaj. Dobra. Nic tu się ciekawego nie dzieje, bo widzę, że są te same, które były nawet przerzedzone. Idę wybierać bratki. To na razie, kochani moi ludzie, pewnie się jeszcze potem spotkamy w Pitulowie i wam pokażę, co wybrałam. Jestem już w domu, moi kochani ludzie. Zaraz sobie przysiądziemy i pogadamy. Tylko tymczasem pokażę wam kwiatki, bo dawno nie widzieliście, a może coś się zmieniło od ostatniego nagrania. Może ktoś nie oglądał dokładnie albo przewinął. Dobra, bekę sobie robię, wiecie o tym, ale zobaczcie, te, które były dzisiaj od rana zwinięte, już popękały, już się rozwijają i już mamy następne piękne żonkilki. I one tak intensywnie pachną. Ojejkuś, najpiękniejsze. Także już sobie szykuję tutaj siedzenie. Postawimy sobie, mam statyw, proszę bardzo. I już szykuję i zaraz zaczynamy sezon pogaduch z Pitulowa. No hej, hej, jestem, kochani ludzie. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Moi drodzy, teraz dojrzałam, że mam tutaj przekwitnięte żonkilki i pewnie w kadrze będą widoczne i będą straszyć i bardzo brzydko wyglądać. Przepraszam was za to, ale to jest znowu nagrywanie na spontanie. Przychodzę się oczywiście pożegnać, ale nim się pożegnam, pokażę wam, co kupiłam. Takie dwie tacki brateczków. 2, 4, 6, 8, 10, 20 bratków na tacce, czyli mam 40 brateczków. Troszeczkę tego będzie. Jeszcze na pewno dokupię. Wybrałam dwie takie same tacki. To jest początek. Zobaczymy, może jeszcze w innym miejscu dostanę. Wiecie co, podjechałam do farmerskiego sklepu, ale tam nic nie było ciekawego, już nie nagrywałam.
Podjechałam do Aldika, ale nawet nie wysiadłam ze sklepu, przejechałam koło Aldika, bo wiecie, kwiaty przed sklepem stały, były tak zmarnowane, tak wyschnięte i tak przebrane, że po prostu nawet nie wysiadałam, jak zobaczyłam zresztą, ile aut wyjeżdża z parkingu, jaka jest kolejka przy kasach, to odechciało mi się wchodzić. Jeszcze na pewno będę zaglądała w inne miejsca i tak wiecie, w jednym miejscu coś kupię, w drugim, w trzecim. Po prostu chodzi mi o to, żeby te wiszące doniczki wszystkie wypełnić brateczkami, bo wiecie, że one potem do czerwca, do lipca czasami kwitną, chyba w tamtym roku to nawet do sierpnia kwitły, jakoś tak bardzo, bardzo długo, już nie pamiętam, ale to trwało i trwało, także spokojnie, damy radę, pomalutku, powolutku, a potem przyjdzie czas na pelargonki, które też pewnie będę musiała wcześniej kupić, bo potem znikają i ich po prostu nie ma. Ale pelargonie to myślę, że tak w maju dopiero. No i mam nadzieję, że coś będzie z tych, które ja posiałam. I tak jeszcze przy okazji, co ja Wam chciałam powiedzieć. No tak, że przychodzę się pożegnać. Pokazywałam Wam 150 razy kwiatuszki w ogródku, także widzieliście wszystko, wszystko wiecie. A ja jeszcze Wam powiem, że bo w tym centrum ogrodniczym to oczywiście jest taki shopping bardzo rozbudowany, tam jest wszystko. I wiecie co? Pojechałam po bratki i oczywiście jak już wybrałam bratki, to weszłam jeszcze zobaczyć buty. To jest taka firma, kto jest z Anglii, to zna. Powers? Chyba tak to się wymawia, nie wiem. W każdym razie tak mi się wydaje, że to się tak wymawia, Powers. I oni mają różne firmowe buty, taki jakby outlet. I wiecie co, mieli poprzeceniane buty, patrzyłam na różne i takie fajne i skórzane wiosenno-letnie, ale wiecie co ja potrzebuję, już mówiłam Janowi, to nie jest kwestia tego, że ja weszłam sobie do tego sklepu popatrzeć, bo chciałam sobie popatrzeć, tylko potrzebuję buty do pracy, bo przyznam Wam się, że jak ja tyle chodzę w pubie, to ja po prostu zajeździłam już dwie pary butów, po prostu podarły mi się podeszwy od spodu, od góry są dobre te buty, ale od spodu porobiły mi się dziury, bo ten pub nasz jest ogromny, poza tym ja za barem nawet, to ja cały czas chodzę. No i przez to niszczę buty, poza tym wiecznie zalewam piwem, bo jak się polewa piwo i jak jest mnóstwo klientów, to niestety bardzo często jest tak, że się samemu człowiek piwem poleje i to wszystko leci na buty. No i wiecie, w tej chwili chodzę w konwersach moich ukochanych, które bardzo lubię i trochę mi ich szkoda do pracy. Wiecie, ja je ciągle piorę, ale wypiorę, przechodzę tydzień i one z powrotem wyglądają, jakby były wyciągnięte, nie wiem, wiecie z czego, nie? I od dawna już na skaczersy polowałam, ale są takie ceny, że po prostu stwierdziłam, że ja nie będę tak drogich butów kupowała do pracy. I wiecie co, właśnie tam były skaczersy poprzeceniane i wzięłam sobie takie zwykłe, akurat był mój rozmiar. Takie, słuchajcie, one są leciutkie, do pracy idealne, do ganiania, 40 funtów, wiecie co, średnio ceny się zaczynają tak 80-100 funtów oryginalnych skaczersów, one są leciusieńkie, mięciutkie, wygodne, tego się nie czuję na nodze. Ja naprawdę muszę mieć wygodne buty, też muszę mieć jakąś podeszwę, bo wiecie, to jest stary pub, to jest budynek, który ma ponad 400 lat. Tam są albo kafelki, albo taka dziwna drewniana podłoga, jak jest cienka zalówka, stopa czuje podłoże, to nie mogą być takie cieniusieńkie buty, bo po prostu później boli podbicie, boli cała stopa, więc ja muszę coś mieć twardszego od spodu, a zarazem lekkie, wygodne buty, w których mogę ganiać. Dlatego Skechers kupiłam, chociaż ja nie lubię, ja nie uznaję butów sportowych do chodzenia na co dzień, poza konwersami, które uwielbiam. A normalnie, wiecie, jak chodzę z barkiem, to zakładam buty takie trapery, te moje Adidasy, takie połóweczki, czy jak w góry jadę, to już normalne trapery zakładam. Ale tak ogólnie, jak ja wychodzę, to nie lubię chodzić w Adidasach, bo dla mnie to nie są buty do chodzenia na co dzień. Natomiast w pracy
Szkoda mi jakichś lepszych skórzanych butów, czy nawet materiałowych, bo one się rozlatują w ciągu 5 sekund. Ja muszę mieć do pracy porządne buty. I tak się cieszę, że na nie trafiłam. Były jeszcze czarne, ale nie chciałam czarnych. Mówię, coś jaśniejszego, bo wiecie co, ja się cała na czarno do pracy ubieram. Znaczy, nieraz tam szarą bluzę założę, ale stwierdziłam, że takie o, one są ciemne i tak. Na czarnych bardziej będzie widać plamy, a na szarych to wydaje mi się, że mniej, w razie czego jak się piwem zaleje, nie? Także bardzo fajne, przecenione, nawet nie wiem z jakiej kwoty, nieważne, ale kochani, mam buty do pracy, zupełnie nieplanowany zakup, aczkolwiek szukałam już butów od dawna, bo już mierzyłam, kiedyś byłam w centrum, jak raz buty mierzyłam, znalazłam sobie o takim sportowym sklepie, ale nie było ceny. I poprosiłam pracownika, mówię, możesz mi sprawdzić, jaka jest cena. Sprawdził mi cenę 250 funtów. I za każdym razem, jak wybrałam sobie jakieś buty, to były tak drogie. Ja mówię, no przecież nie zapłacę takiej kwoty za buty do, wiecie, do ściochrania w pracy. Także cieszę się, bo to jest taka cena. Ja w nich przechodzę sporo, myślę. No. Także dobra, butów się na stole nie kładzie, ale te są jeszcze nieśmigane nówki, także mogłam je na chwilę położyć. I takie to zakupy, szybki, naprawdę bardzo szybki wypad. No i na pewno będę więcej tych bratków dokupywała. Ja mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo nagrywam bez mikrofonu i troszeczkę się denerwuję, bo pierwszy raz tak nagrywam. Nie wiem, co z tego będzie nagrania. Mam nadzieję, że mnie mimo wszystko słychać. Kochani ludzie, żegnam się z Wami. Dziękuję dzisiaj Wam za ten szalony filmik ogródkowy, bo Wam 100 razy kwiatuszki pokazywałam, ale wiecie co? Ja się tak nimi cieszę, one są tak kochane. Jeszcze muszę umyć, pisaliście mi, żeby umyć to drzewko. W ogóle koty ganiają. Poczekajcie, może mi się uda. Mam kota. Cześć Boczusiu, zaraz będę cała brudna od boczka. Czarne łapki. Mam Boczusia. Także kochani moi ludzie, jeszcze muszę to drzewko umyć, bo mi pisaliście, żeby po prostu włożyć pod wodę i umyć, bo to jest jakiś taki plastik czy silikon, coś dziwnego. To świąteczne drzewko i na pewno przesadzę. Bluszczyk nie sobie tutaj rośnie. No już Cię puszczą, już. Chciałam Cię ludziom pokazać. Także dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo. Trzymajcie się moje kochane dzieciaczki, robaczki. Życzę Wam dużo słonka, ciepełka. Mam nadzieję, że się u Was poprawia już pogoda. Nic nie wiem, co tam się u Was dzieje, jaka pogoda. Dlatego jeżeli nie macie słonka, to Wam życzę, żeby wróciło. A jak macie, to cieszcie się nim i relaksujcie ile wlezie. Chociaż wiem, że tydzień pracowity, bo wszyscy się szykują do świąt. Ale kochani moi, damy radę. Nawet jeżeli macie zimno, to są już ostatnie podrygi. Trzymajcie się moje kochane dzieciaczki. Cieszę się, że rozpoczęliśmy sezon pogadów pitulowych. Do zobaczenia w następnym filmiku. Postaram się jeszcze coś w tym tygodniu nagrać. Trzymajcie się. W ogóle mamy poniedziałek. Ja Wam mówiłam, że mamy poniedziałek, który dzisiaj 3 kwietnia, kiedy był pierwszy w sobotę. To chyba dzisiaj 3, nie? Dobrze liczę? Do zobaczenia, pa, pa! Moc miłości prosto z serca.